W sekcji Luminus Międzynarodowego Festiwalu Filmów Dokumentalnych w Amsterdamie pokazany zostanie film dokumentalny Struggle – The Life and Lost Art of Szukalski Irka Dobrowolskiego. Jego współproducentem jest Leonardo DiCaprio. Jak informuje dziennikarz filmowy Krzysztof Spór, dokument Struggle – The Life and Lost Art of Szukalski w reżyserii Irka Dobrowolskiego to polsko-amerykańska produkcja, której producentami są m.in. Anna Dobrowolska oraz Leonardo DiCaprio i jego ojciec, George. Film opowiada o polsko-amerykańskim awangardowym artyście-rzeźbiarzu Stanisławie Szukalskim, który znaczną część swojego życia spędził w Kalifornii. W Stanach Zjednoczonych zdobył uznanie dopiero po śmierci, a w Polsce jego twórczość wciąż jest stosunkowo nieznana. Większość jego dzieł z okresu polskiego zaginęła podczas II wojny światowej. Co ciekawe, Leonardo DiCaprio i jego ojciec są miłośnikami twórczości Szukalskiego. Rodzina, która może pochwalić się także największą kolekcją jego rzeźb. Hollywoodzki aktor był zresztą ze rzeźbiarzem blisko związany. Traktował go jak przyszywanego dziadka i wielokrotnie publicznie przywoływał nazwisko Szukalskiego, nazywając go nawet Stachem z Warty. W wywiadach przyznał także, że postać artysty była dla niego inspiracją podczas kreowania roli na planie Titanica. Zawsze miło zobaczyć, że tworzone są filmy o wielkich Polakach, a jeszcze lepiej, gdy okazuje się, że będą miały niezły budżet i tym samym mogą odnieść spory sukces. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o DiCaprio jako producencie polskiego filmu i nie zapominajcie o subskrybowaniu tego kanału, by zawsze być na bieżąco. Tymczasem się żegnam, do usłyszenia już wkrótce.